proszę Państwa, no jesteśmy na Rysinku i będziemy zaraz sprawdzać ceny polskie. No. Tu ma być wszystko i darmo. Wszystko i tanio, był rząd. Proszę Państwa, teraz jest real. Wszystko i tanio, także Państwo zobaczą. No jesteśmy w strefie dobrych cen. Bo być może cudze chwalicie, swego nie znacie. Przecież Państwo nie wiedzą, jakie tutaj są ceny. Biblia w śmietniku, że co? Że w Polsce to jest Biblia w śmietniku? Że ci, którzy są w Sejmie, brzydko mówią? No to już dawno było wiadomo. Czy to trzeba podsłuchiwać było? Chodź. Dziady to są dziady, proszę Państwa. Niech ma milion dolarów, bo ten Mareczek ma zapłacić Jankowi ogrom pieniędzy, czyli 21 tysięcy. Przecież, przepraszam bardzo, jeżeli jeździł na Ukrainę, jeżeli handlował, to co ma nie mieć, prawda? Sprzedawał, to co ma nie mieć? Co ma nie mieć? No. A Janek taki naiwny wierzył w ten komunizm, proszę Państwa, że czy się stoi, czy się leży, to się należy, że mu spłacą, że za darmo. A teraz, wtedy kiedy już ten papież umarł, no ale przepraszam bardzo, Janek Witek mówi, skąd ten kapitalizm się wziął? Przez Jana Pawła II.